Szanowni Państwo, Krzysztof Tytko, reprezentuję Obywatelski Komitet Obrony Górskiej Zasobów Naturalnych. Od 10 lat właściwie walczymy o to, ażeby nasz potencjał gospodarczy, który tkwi w polskiej ziemi, był wykorzystany dla dobra polskiej społeczności, dla podniesienia standardu życia. Proszę Państwa, pan premier Morawiecki, obejmując władzę kilka lat temu, powiedział, że Polska jest najbiedniejszym krajem per capita, jeśli chodzi o majątek na przeciętnego obywatela, jak również, że przyrost gospodarczy jest najniższy. Proszę Państwa, więc w związku z tym należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje, że Polska jest najbogatszym krajem w Europie, jeśli chodzi o potencjał do generowania zysków w przyszłości, i jesteśmy tak biednym krajem. Odpowiedź jest jedna, proszę Państwa. Dzieje się tak dlatego, bo kolejne rządy, a szczególnie ten rząd, w tych dwóch kadencjach rządzenia robi wszystko, ażeby przygotować odpowiednie środowisko prawne, żeby przekazać ten majątek, który tkwi w polskiej ziemi, obcym kapitałom, i żeby nas wywłaszczyć do kolejnej ziemi. Dlatego misją OPZPN jest, ażeby wywłaszczyć, żeby uwłaszczyć polskie społeczeństwo na zasobach naturalnych. Ja kiedyś miałem przyjemność, tutaj od tego była również taka krótka wypowiedź moja. Prawnie ta ścieżka jest bardzo rozpracowana poprzez te świadectwa NFI, także ścieżka prawna jest zmieniona, brakuje tylko intencji woli. Proszę Państwa, tutaj z ogólnego takiego przesłania do pana prezesa NIK-u jasno wynika, że inwestycje spadają, że powinniśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Proszę Państwa, myśmy powierzyli ten nasz majątek przez 33 lat kolejnym rządom i nasi przedstawiciele marnują tylko ten potencjał, więc jedyną ratunkiem jest, ażeby ten majątek wziąć własne ręce. Najlepszym tego przykładem, proszę Państwa, kto miałby tym majątkiem ewentualnie zarządzać, to jest powszechny samorząd gospodarczy, to jest około 2 milionów przedsiębiorców, którzy są dobrze wyedukowani, którzy prowadzą biznes, i gwarantuję Wam, że gdybyśmy odebrali te zarządzanie nad naszym najcenniejszym bogactwem, które szacuje się na setki bilionów złotych, gdybyśmy to odebrali przedstawicielowi Skarbu Państwa kolejnym i dali ten majątek i powierzyli zarządzanie tym około 200 milionów przedsiębiorców, to możemy być pewni, że przez 2-3 dekady bylibyśmy najbogatszym krajem w Europie. Szanowni Państwo, ten potencjał, który jest najlepiej niech świadczy o to, co się dzieje przez ostatnie 4 lata. Przez ostatnie 4 lata dokonuje się największa kradzież polskiego majątku poprzez fuzję, która jest zrobiona przez PKN Orlen. Najpierw była akwizycja energii, potem była fuzja z Lotosem, teraz się finalizuje fuzja z PGNiG-em. I my jako Obywatelski Komitet Obrony Polskiej Zasobów Naturalnych złożyliśmy właściwie chyba jedyny jako pozew, właściwie dwa pozwy. Jeden pozew do Sądu Krajowego, Rejestru Sądowego, ażeby zabezpieczyć te powództwo poprzez wstrzymanie wykonania decyzji. Niestety mamy smutną wiadomość, że sąd rozpatrzył do 27 października i odmówił udzielenia tego zabezpieczenia. Ja mogę tylko dodać, Szanowni Państwo, że jak powstał plan połączenia, to już wtedy zarządy spółek łączonych się, czyli zarządy PKN Orlen i PGNiG, już powiedzieli, że 2 listopada będzie oficjalna rejestracja tego połączenia, i tak też się stało. Więc jeden wniosek jest pewny, że to dzisiaj sąd nie decyduje o tym, tylko decydują o tym kulturowe rozmowy polityków, kiedy taka transakcja ma być przeprowadzona. Proszę Państwa,
główne zarzuty, jeśli chodzi o ten proces, to są, że parytet wymiany akcji został w sposób rażąco niesprawiedliwie oceniony, czyli przeceniono spółkę Orlen, niedowartościowano spółkę PGNiG i to wielokrotnie i dlatego będą cierpieć na tym miesiączowi akcjonariusze, a w przyszłości poprzez nowelizację różnych ustaw jasno będzie wynikało, że udział Skarbu Państwa w tej narodowym czempionie energetyczno-paliwowym będzie systematycznie malał. Dlatego też, proszę Państwa, występuję dzisiaj z takim krótkim apelem, bo myśmy już wcześniej, powiedzmy, poprosili społeczeństwo, ażeby wspomogło nas w ramach tego posłu. Myśmy już zebrali około 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy złotych, z tego żeśmy 80 tysięcy wydali na kancelarię prawne, które przygotowują ten pozew. Ja oczywiście w tym tygodniu złożymy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, który wydał taką haniebną decyzję, żeby się od tego odwołać. No i teraz w tym drugim pośle o uchylenie czy unieważnienie tej uchwały będziemy powoływali kilku ekspertów po to, ażeby biegli eksperci dokonali prawidłowej wyceny tego majątku PGNiG. Oczywiście ta wycena jest związana z typowo z przyszłością, jaką ma PGNiG, bo PGNiG ma potężne ilości koncesji na wydobycie węglowodorów, a tym samym na wydobycie właściwie wszystkich surowców, które się mieszczą w strukturze geologicznej kraju. Szanowni Państwo, to tyle takie ogólne uwagi, ale tu chcę wam powiedzieć, że jeśli myśmy przez te 33 lata powierzyli kolejną ministrom Ministerstwu Skarbu właściwemu do tego, żeby zarządzał powierzonym przez nas majątkiem i mamy takie, a nie inne efekty, bo przecież tutaj prezes NIK-u wyraźnie powiedział, inwestycje maleją, zadłużenie rośnie, deficyty rosną i to nie tylko kraju. Proszę Państwa, to dotyczy nie tylko kraju, dotyczy to samorządu, dotyczy to firm, dotyczy to gospodarstw domowych, czyli mamy jasny pogląd na to, jak majątek powierzony naszym przedstawicielom, którzy mieli nas reprezentować, jak oni tym zarządzają. Proszę Państwa, jedyne myśl jest jedno. Wziąć sprawę w swoje ręce, uważać polskie społeczeństwo na zasobach naturalnych, a wtedy powszechny samorząd gospodarczy, który jest tak wyszkolony, powiedzmy, jak zarządzać tym powierzonym majątkiem, uważam, że to jest jedyne rozwiązanie i apeluję do Was wszystkich, żebyście poparli tą inicjatywę, bo następnym krokiem, jak skończymy ten pozew, to następnym krokiem będzie intensywne prace nad przeprowadzeniem ogólnonarodowego referendum, które jest jakby w dwóch etapach. Pierwszy etap, trzeba zebrać 500 tysięcy podpisów, ażeby Sejm czy Pan Prezydent jakby powołał tą instytucję referendalną, a później w tym ogólnonarodowym referendum musiałby brać udział około 15 milionów Polaków, z tego połowa musiałaby zagłosować za to referendum. Proszę Państwa, czym my ryzykujemy? Ja tu apeluję do Was, bo czym Polak zaryzykuje? Niczym. Właściwie to wystarczy tylko wypełnić pewną deklarację, tak popieram to referendum i dwa, trzeba przyjść na to referendum i zagłosować na tak, chcemy uwłaszczenia Polaków. Nikogo to nic nie kosztuje, a wszyscy w przyszłości możemy pokazać, że ułatwiamy na stanie i będziemy suwerennym krajem. Dziękuję bardzo.